Cześć kochani, dzień dobry, bardzo miło mi Was gościć w kolejnym odcinku, który sami wybraliście. Tym razem temat został mi zaproponowany na mojej grupie na Facebooku, na grupie przyjaciół kanału Pauli Rodak. I od razu mi się spodobał, ponieważ dzisiaj będziemy mówić o aktorze charakterystycznym, uznawanym za jeden z najlepszych przykładów tak zwanego aktorskiego naturszczyka, czyli aktora, który wykonuje swój zawód bez przygotowania, chociaż nie do końca tak w tym przypadku jest, ale trzeba przyznać, że pan Zbigniew Buczkowski potrafił zapadać w pamięć, miał też na swoim koncie role bardzo charakterystyczne. Swoją karierę poprowadził tak i nie wiem, być może jest to niesamowity talent do wybierania ról, a może też grało tutaj jakąś rolę szczęście, ale w całej swojej karierze potrafił co jakiś czas wracać z tak znaczącą rolą, która dawała mu popularność i która tę popularność ciągle odświeżała. Ostatnią taką rolą na pewno jest rola właściciela Lombardu w serialu Lombard – Życie pod zastaw. Ale kto dobrze kojarzy i śledził karierę tego aktora, ten wie, że takich seriali było więcej. Ale o panu Zbigniewie można powiedzieć jeszcze naprawdę dużo, dużo poza jego graniem, poza jego pracą. Miał na swoim koncie niesamowite przygody, o których Wam dzisiaj opowiem. No niestety jego rodzina przeżyła też dużą tragedię, która wpłynęła na całe jego dzieciństwo. I bardzo często opowiadam Wam też o aktorskim życiu jako o takim przykładzie życia bardzo burzliwego, ekscentrycznego, więc dzisiaj będzie przykład wręcz odwrotny, ale na pewno nie nudny, także myślę, że dzisiejszy odcinek będzie dla Was bardzo ciekawy. Zapraszam, byście byli ze mną do samego końca, a przed nami miłe chwile w towarzystwie pana Zbigniewa Buczkowskiego. Zbigniew Buczkowski urodził się 20 marca 1951 roku w Warszawie. Jego ojcem był Marian Buczkowski, pilot, absolwent Temblińskiej Szkoły Orląt, którą ukończył jeszcze w II RP, walczył podczas wojny. Został zestrzelony i ranny podczas obrony Warszawy w 1939 roku, potem walczył też w szeregach AK. Później, po wojnie, również pracował jako pilot, aby utrzymać rodzinę. Miał na swoim koncie 500 000 km w powietrzu. Niestety w 1951 roku zginął w wyniku katastrofy lotniczej. Przez co pan Zbigniew Buczkowski nie pamięta ojca, ponieważ w chwili jego śmierci miał zaledwie 8 miesięcy. Jego starszy brat Waldemar 4 lata. Natomiast mama chłopców, Zdzisława, była już w kolejnej ciąży. I najmłodszego z synów nazwała właśnie po swoim zmarłym mężu, Marian. Wcześniej straciłem swojego ojca. Gdy podrosłem, brakowało mi go. Zazdrościłem innym chłopcom, że grali z ojcami w piłkę. I zdecydowanie pani Zdzisławie było bardzo ciężko o przetrwanie w tamtym czasie. Ona przecież zajmowała się wychowywaniem dzieci, zajmowała się domem. To mąż łożył na ich utrzymanie. Gdy go zabrakło, pomogli przyjaciele, rodzina, koledzy męża, piloci. Ale rodzina mieszkała w jednopokojowym mieszkaniu z węglową kuchnią. Rok po wypadku poprosiła państwo o przydział większego mieszkania. I otrzymała dwa pokoje z kuchnią przy ulicy Chełmskiej w Warszawie. Była zaradną kobietą, starała się, by niczego nam nie brakowało. Uczyła pokory, mówiła, że należy być przyzwoitym. Wrażliwa, ale wymagająca, wspominała kto. I najważniejsze dla niej było to, by jej synowie się uczyli. Natomiast pan Zbyszek, ponieważ mieszkał na ulicy Chełmskiej, gdzie obok odbywały się różne przesłuchania do filmów, gdzie również kręcono też różne sceny filmowe, jako dziecko dorabiał sobie statystując w filmach. Pewnego dnia moja sąsiadka, która statystowała w filmach, zabrała mnie ze sobą. Bardzo mi się to spodobało, a poza tym to był swego rodzaju sposób na życie. Jako chłopak mogłem realizować marzenia i za statystowanie dostawałem wynagrodzenie. Na dzisiejsze czasy kwota około 100 zł, ale dla takiego dziecka to był prawdziwy majątek. Przeliczało się pieniądze na cukierki i to te prawdziwe, czekoladowe. Mogłem sobie ich kupić całą torbę. Ale mimo to, że już wtedy miał mały romans z aktorstwem, to jednak nie w tę stronę szły jego marzenia. Chciał być jak tata, tata, którego nigdy tak naprawdę jako świadome dziecko nie poznał. Chciał więc iść do szkoły lotniczej, ale wtedy usłyszał od mamy stanowcze nie. Dlatego też w 1970 roku ukończył technikum mechaniczno-elektryczne. Na ten wybór padło, bo właśnie według mamy pana Zbyszka był to dobry wybór dla mężczyzny.
pracy nigdy nie brakowało, można było się za nią swobodnie utrzymać, no i nie była tak ryzykowna. Po tragicznej śmierci ojca, kapitana lotnictwa, mama postanowiła zorganizować katolicką ceremonię pogrzebową. Z tego powodu dostaliśmy dużo niższe odszkodowanie niż rodziny innych pilotów, którzy zginęli w tej katastrofie. Nie przelewało nam się, jednak mama wychowywała nas na porządnych ludzi. Jako samotna kobieta chciała, żebym miał konkretny fach w ręku, bo uważała, że wtedy poradzę sobie w życiu. Nie zauważyła, że jestem uzdolniony artystycznie. Skończyłem więc technikum mechaniczne, a zdobyte tam umiejętności przydają mi się do dziś. Do dzisiaj jestem w domu złotą rączką. Ale wiecie, niektóre rzeczy są chyba ludziom pisane, bo jeżeli od dziecka statystujesz, biegasz po tych planach filmowych i teoretycznie cię to kręci, ale jakoś nie bierzesz tego serio, tylko myślisz, że to taka rozrywka, a potem trafia ci się szansa, żeby zagrać w filmie, żeby się w nim pojawić, dostrzega cię reżyser, no to powiecie mi, że to nie jest przeznaczenie? Andrzej Kondratiuk zatrudnił go do jednej z ról w swoim filmie Dziewczyny do wzięcia. Poszedłem na zdjęcia próbne. Dostałem tekst, że dwóch złodziei ukradło ciężką kasę pancerną. Dźwigali ją, a gdy w końcu rozwalili ją na polu, to okazało się, że jest pusta. Wtedy reżyser mówi, żebym powiedział to na wesoło i dramatycznie, a ja się zacząłem śmiać. A on zaczął: a co się tak śmiejesz? No bo to jest i dramatyczne, i śmieszne. No dobra, powiedział, to zaśpiewaj jakąś piosenkę. I ta o pieskach przyszła mi do głowy. Jak zacząłem ją śpiewać, to widziałem uśmiech na twarzy reżysera i zostałem zaangażowany do tego filmu. I faktycznie piosenka o pieskach małych dwóch, no, zapadła w pamięć wszystkim. W tym momencie praca aktora już tak mu się spodobała, że postanowił na to właśnie postawić w życiu. I choć przez lata grał jako naturszczyk i przylgnęła do niego ta łatka, szkołę postanowił skończyć w 1986 roku, zdając aktorski egzamin eksternistyczny. I sam mówił, że no nie było łatwo, bo dzisiaj myślę, że jest taki duży podział na tych aktorów z wykształceniem i na tych bez, i często się to wypomina aktorom, którzy wykształcenia nie mają, że właśnie to jest ich brak. Ale kiedyś nie było lepiej, bo pan Zbigniew wspominał, że był niekiedy dyskryminowany z tego powodu. Tak, ale im lepsi aktorzy, tym byli życzliwsi. Słabsi traktowali mnie jako rywala, ale te mniej sympatyczne chwile szybko się skończyły. Dobra, ale teraz tutaj taka mała przerwa, bo będę wam opowiadać teraz historię wręcz nie do uwierzenia. Myślę, że co po niektórzy mogą się tutaj przez chwilę drapać po głowie, czy nie oszalałam. Ale nie, ostrzegam was, że nie. Otóż pan Zbigniew uratował amerykańską gwiazdę, amerykańską legendę, amerykańską pierwszą damę. Miałem wtedy 20 lat, a sierpniowy dzień 1971 roku zapamiętam na długo. O wizycie Jacqueline w Polsce dowiedziałem się od mamy, która pracowała w locie. Chciałem zobaczyć tę legendarną kobietę, żonę zastrzelonego prezydenta USA. Mówił Dobremu Tygodniowi: Jacqueline Kennedy przyleciała do Warszawy na pogrzeb Edmunda Radziwiłła, szwagra siostry Lee Radziwiłł. Po nabożeństwie w kościele ojców Bernardynów kondukt udał się na pobliski cmentarz Czerniakowski, gdzie zgromadziły się tłumy ciekawskich. Wśród nich był właśnie pan Zbigniew, który mieszkał nieopodal. W pewnej chwili Jacqueline wyszła przed samą bramę cmentarza. Ludzie zaczęli na nią napierać i tak wylądowała na polu w kartoflach. Widząc to, ruszyłem jej na pomoc. Krzyknąłem, by ludzie się rozstąpili. Podszedłem do niej, chwyciłem za ramię i wskoczyliśmy do tramwaju. Przejechaliśmy jeden przystanek i zaraz tam była pętla oraz dogonił nas samochód ambasady amerykańskiej, wspominał. No i co? Jeżeli ktoś dalej nie wierzy, no to jak sami widzicie, są zdjęcia dokumentujące to wydarzenie. A gdyby ktoś przypadkiem go nie posłuchał i nie chciał na przykład się od pani Jacqueline odsunąć, to myślę, że byłby zagrożony, bo pan Zbigniew jako młody chłopak ćwiczył boks. Ale przejdźmy teraz do tego, co jest w sumie najważniejsze, czyli do aktorskich ról pana Zbigniewa. Oczywiście bardzo wiele osób pamięta go jako Henia z serialu Dom, ale także myślę, że z wielu naprawdę charakterystycznych epizodów, a także ról drugoplanowych. I chociaż czasem nazywano go imieniem jego postaci, on się nigdy nie obrażał. Widzowie przez wiele lat mylili mnie z Heniem, nie obrażałem się, bardzo mnie to bawiło. I trzeba przyznać, że miał albo szczęście do niesamowitych ról, albo świetnie potrafił je wybierać. W 1977 roku pojawił się w głównej roli w filmie Tomasza Zygadło Rebus. W tamtym mniej więcej czasie zdawał także do szkoły filmowej, ale nie dostał się.
No a potem na pewno pamiętacie go chociażby z Graczyków, Świętej Wojny. Wystąpił we wszystkich przygodach pana Kleksa. No i oczywiście zatrzymam się przy Graczykach, bo to jest taki sitcom mojej młodości, mojego dzieciństwa. Serial był emitowany w Polsce od 1999 roku do 2001 i opowiadał oczywiście o losach Wiesława i Jadwigi Graczyków oraz ich sąsiada Romana Bułkowskiego. No i warto też wspomnieć, że po tym, kiedy serial zniknął na chwilkę z anteny, to wiele osób bardzo za nim tęskniło i doczekał się swojej kontynuacji, czyli Graczykowie, Buła i Spuła. I właśnie, no, w PRL-u zagrał kilka kultowych ról. Później w latach 90. z kolei Graczykowie, którzy znowu sprawili, że popularność wróciła, miał co chwilę taki moment, w którym jego popularność była odświeżana. Jak sam jednak mówił, nigdy woda sodowa nie uderzyła mu do głowy, ponieważ zawsze uważał, że fanów trzeba cenić i nigdy nie wolno zadzierać nosa z tego powodu, że to właśnie dzięki fanom aktor zdobywa popularność, jest potem również atrakcyjny dla reżyserów, a tę mądrość sprzedała mu ciocia. Moja ciotka kiedyś powiedziała: "Ciesz się, że jesteś aktorem, ale pamiętaj, kochaj ludzi i ich szanuj, bo to, kim jesteś, zawdzięczasz właśnie im. Mądre słowa, prawda?" mówił w wywiadzie dla Rzeczpospolitej. Ale żebyście mi potem nie mówili, że pominęłam te najważniejsze role, to teraz wam wymienię niektóre z nich. Wystąpił w Karate po Polsku, Matce Królów, Alternatywy 4, Dolina Szczęścia, Kronika Wypadków Miłosnych, Życie Wewnętrzne, Zabij Mnie Glino, Pogranicze w Ogniu czy w serialu W Labiryncie. I chociaż ma tego na koncie trochę, to nie był nigdy aktorem z tego typu jak chociażby Leon Niemczyk, który powtarzał, że jest w stanie zagrać każdą rolę i że to od aktora zależy, jak zostanie zinterpretowana, że prawdziwy aktor zagra wszystko. I tutaj też miała na to wpływ pewna dość prozaiczna teoretycznie sytuacja. Trzeba uważać, jakie role się bierze. Kiedyś po zagraniu Bandziora zaczepiła mnie na ulicy starsza pani: "Tak pana lubię, niech pan już więcej takich drani nie gra." Od tamtego czasu bardziej się zastanawiam, co przyjmuję. No i faktycznie, myślę, że przez pewien czas dużo było ról pana Zbigniewa, w których grał takiego cwaniaka, takiego człowieka, któremu nie do końca można zaufać, ale sam zdawał sobie z tego sprawę. Mam dwa wizerunki, w które chętnie się mnie pakuje: cwaniaka i wesołka. Staram się wobec nich trochę dystansować, choć rzeczywiście prywatnie jestem bardzo pogodnym człowiekiem. Tak jak już wam powiedziałam we wstępie, utarło się, że aktorzy prowadzą dość burzliwe życie prywatne, każdy z nich ma po kilku żon, a romansów to już na pewno musi mieć trochę. Ale pan Zbigniew również, jeżeli chodzi o ten przypadek, jest tutaj wyjątkiem, potwierdzającym zapewne regułę. Na początku nie chciałem się żenić, było mi dobrze w kawalerskim stanie. Sądzę jednak, że jeśli człowiek spotka tę właściwą, jedyną osobę i podejmie decyzję o żonku, to powinien być konsekwentny. Obiecałem sobie, że będę tę kobietę zawsze kochał i się nią opiekował. I nadal jesteśmy w sobie bardzo zakochani i tworzymy szczęśliwą rodzinę. Choć jeżeli chcielibyście poznać przepis pana Zbigniewa, to nie bylibyście zbyt może romantycznym, szalonym i zaskakującym mężem, ale na pewno troskliwym i poukładanym. Jestem troskliwy i pragmatyczny. U mnie wszystko musi być zaplanowane. Dobrze współgrać ze sobą. Jeśli wyjeżdżamy na jakąś wycieczkę w daleki świat, to organizuję podróż w 100%. Żona wie wtedy, że zawsze może na mnie liczyć. No jeżeli chodzi o ten związek z panią Jolantą, to trzeba przyznać, że jest to prawdziwy festiwal przeciwieństw. Bo on jest wymagającym perfekcjonistą, a ona łagodzącą kłótnie spontaniczną kobietą. Mają dwójkę dzieci, syn jest prawnikiem, a córka ekonomistką. A pan Zbigniew mówił, że przez to, że sam wychowywał się bez ojca, potrafi być jednak nadopiekuńczy, nawet dla swoich dorosłych już dzieci. Kiedy zostałem rodzicem, to bardzo poważnie podszedłem do tej roli. Całe życie dbałem o pociechy i dbam. Starałem się, żeby skończyły studia. Dzięki nim mam dla kogo żyć, mam wspaniałą rodzinę, mam cudowne wnuki. Żona mi powtarza, że jestem nadopiekuńczy. Śmieje się, że ciągle dzwoni i wypytuje, co słychać. Mój syn nawet powiedział mi kiedyś: "Tato, ja jestem już dorosły, nie przejmuj się mną tak." Taki jednak zawsze byłem i jestem.
I choć u pana Zbigniewa różnie bywało, to jednak trzeba przyznać, że raczej w życiu mu się powodziło. Nie narzekał na finanse, ale nigdy też nie był rozrzutny, nie oszalał na punkcie gwiazdorskiego życia i drogich gadżetów. A pieniądze, jeżeli już miał w jakiś sposób wydawać, to wolał zabierać żonę w długie, egzotyczne podróże. Ktoś ma na przykład lepszy samochód, a ja takich marzeń nie mam. Samochód musi być wygodny i nie zależy mi na tym, by był piękny i drogi. Nie muszę się nim dowartościowywać. Sam dla siebie jestem wartością. Ikoną polskiego kina może i nie jestem, ale może jakąś tam małą ikonką, mówił przekornie. Również o swoim ojcu nigdy nie zapomniał. Dzięki między innymi jego staraniom w 2010 roku na rynku w Toszynie odsłonięto tablicę poświęconą ofiarom wypadku. Ten dzień pozostanie w mojej pamięci na zawsze. Po części zwróciłem tacie należny honor. Wzruszyłem się na słowa przyjaciela, emerytowanego pilota, który powiedział: ojciec patrzy na ciebie z nieba i jest dumny. Chcę tak myśleć. Żałuję, że tego dnia nie doczekała tylko moja mama. Ale oczywiście, jeżeli chodzi o sprawy przyjemne, to mamy Lombard Życie pod zastaw, czyli rolę, która po raz kolejny sprawiła, że pan Zbigniew jest na językach naprawdę wielu osób, bo faktycznie można mówić sporo o serialu Lombard Życie pod zastaw, o jego wartościach estetycznych, o jego wartościach artystycznych, natomiast jedno jest pewne, popularność ma niesamowitą, zdobył wiele telekamer i wszyscy, którzy tam grają, mają grono fanów, a fenomen tego serialu jest to, że oglądają go ludzie właściwie w każdym wieku. A fan klub rozrósł się i jest naprawdę wiele osób, które tytułuje się fanami Lombardu Życie pod zastaw. Ja nawet ostatnio widziałam na Poczcie Polskiej, że można kupić grę Lombard Życie pod zastaw. Planszówkę taką. Na plan Lombardu przyjeżdża bardzo dużo różnych ludzi z krańców Polski. To nieprawdopodobne, że decydują się na takie poświęcenie, więc my nie możemy im odmówić zdjęcia czy autografu. A pan Zbigniew sam mówi, że bardzo lubi swoją rolę w Lombardzie. No kto by nie lubił być szefem całego zamieszania, prawda? Bardzo ją lubię, to taka wdzięczna rola. Nawet się śmieję, że jakby to było tak naprawdę, to ten Kazimierz z tym Lombardem poszedłby z torbami, bo taki z niego dobry człowiek, który pomaga wszystkim. To też się ludziom podoba. Jak ktoś jest miły, życzliwy, to zawsze zdobywa sympatię widza. Ale nagle, jeżeli chodzi o Lombard, stało się jeszcze coś. Pan Zbigniew pewnie jako aktor całe życie miał mniejsze czy większe zainteresowanie ze strony płci przeciwnej i oczywiście troszkę adoratorek. Ale sam przyznał, że nie spodziewał się, że na fali Lombardu będzie ich aż tak wiele. Bardziej zaskakuje mnie jednak moje nagłe powodzenie u kobiet. Ja jestem poważny facet, mam żonę, którą bardzo kocham, mam wnuki. Nie będę się umawiał z obcymi kobietami, nie ma takiej możliwości. No przykro mi, drogie panie, no jeżeli miałyście jakiś plan, no to nic z tego, ponoć ten typ tak ma i sam przekonuje, że w tej kwestii jest nie do złamania. I dobrze. Ale o panu Zbigniewie można powiedzieć jeszcze jedno, no przystojniacha jest i to od lat ponoć się nic nie zmienia. Niektórzy się już nawet zastanawiali, czy czegoś nie majstruje przy swoim wyglądzie, mówiąc najprościej. Uważam, że to może być kwestia genów, tym bardziej, że moja prababcia dożyła słusznego wieku 102 lat, a mama też nie miała zmarszczek. Ja uprawiam sport, zdrowo się odżywiam, rzadko piję alkohol i nie palę. Niektórzy mówią, że ja się farbuję, ale ja nigdy się nie farbowałem. To jest jakaś głupota. Mam trochę siwych włosów na skroniach, ale śmieję się z tego. Niech sobie ludzie mówią, co chcą. Z ciekawostek wam dodam, że w 2011 roku pan Zbigniew nagrał płytę Koło kina, na którym znalazły się kompozycje Andrzeja Rutkowskiego do słów Jacka Cygana. A w październiku 2014 roku wydał autobiografię pod tytułem Hiszpan książkę. No dobrze, ale skoro tak dobrze się trzyma i z powodzeniem gra w Lombardzie, to czy możemy go jeszcze oczekiwać w innych rolach? Już tyle różnych ról zagrałem i jeszcze otrzymuję propozycje, ale często odmawiam, bo mam naprawdę dużo pracy w Lombardzie. Ale nie martwcie się, bo mimo, że nie czekam może z utęsknieniem na kolejne propozycje, to mówi, że kiedy trafi się ta właściwa, na pewno nie odmówi. Jaka emerytura? Jakbym siedział w domu, to bym chyba zgłupiał. Przecież przez całe życie pracowałem. Byłem na walizkach, grałem w filmach. Dopóki będę mógł, to będę pracował. Jestem energiczny, aktywny, non-stop. No i na koniec wywiadów często się pyta o marzenia. Pan Zbigniew myślę, że naprawdę może czuć się spełnioną osobą. No a taki wniosek wyciągam po tym, co zaraz usłyszycie. Jeszcze mam takie postanowienie, że chcę zabrać moją żonę w rejs dookoła Ameryki Południowej.
No brzmi jak podróż marzeń i faktycznie może to być marzenie, ale pan Zbigniew sam przekonuje, że jeżeli chodzi o inne marzenia w życiu, to już je zrealizował. No i ja jestem zdania, że warto mieć marzenia, bo te marzenia jednak napędzają nas, sprawiają, że ciągle chce nam się, że nie osiadamy na laurach i nie zaczynamy narzekać, że po prostu już nic nas w tym życiu nie spotka. Ale z drugiej strony myślę, że te marzenia fajnie, żeby były w jakiś sposób realne, i żeby marzenie od celu nie stało zbyt daleko. A myślę też, że pan Zbigniew dobrze wybrał marzenia, bo marzył chyba o takich przyziemnych sprawach, które jednak paradoksalnie, choć tak normalne, dają nam często najwięcej szczęścia. Myślę, że mowa tutaj o rodzinie, spełnieniu w niej. No ale tego możemy pozazdrościć, bo jak się okazuje, z różnych życiorysów, o których wam tu opowiadam, niestety, nawet jeżeli ludzie często się o to bardzo starają, nie zawsze jest im to dane. Więc myślę, że fajnie, że dzisiejszy odcinek możemy zakończyć w tak dobrym humorze, że rozmawiamy i o aktorze, i o mężczyźnie, o ojcu spełnionym. To jest bardzo przyjemne, serdecznie pozdrawiam pana Zbigniewa. Ja oczywiście jestem fanką roli w Graczykach, bo to moje dzieciństwo, także no cóż, wybaczcie mi fani Lombardu, ale jestem oczywiście ciekawa, jakie jest wasze zdanie. Myślę, że też sporo filmów z okresu PRL utkwiło wam w pamięci, więc nie zapomnijcie się ze mną podzielić. Na początku powiedziałam wam już o mojej grupie Przyjaciół kanału Pauli Rodak na Facebooku. Zapraszam was tam. Tam dużo ciekawostek o gwiazdach możecie poczytać, no i powymieniać się również różnymi sugestiami. Bardzo się cieszę, kiedy nas tam przybywa. A was zapraszam już na kolejny odcinek. Jeżeli subskrybujecie mój kanał, to na pewno dostaniecie powiadomienie, więc do zobaczenia niedługo, kochani. Trzymajcie się. Pa!